Dzień dobry, kontynuuję Let's Fail'a z Tomb Raidera. No i ostatnio miałem zagwozdkę, ostatnio, ponad dwa tygodnie temu, bo już tak dawno ostatnio nagrywałem, że już zdążyłem pozapominać trochę, jak wygląda ten poziom. W każdym razie szukałem miejsca, w które mógłbym włożyć klucz. Wlazłem do wnętrza Sfinksa, teraz mu wejdę na głowę. I umieszczę, myślę, Ankh najpierw tam gdzieś na jego szyi. Chociaż to mi nic nie da, bo niestety próbowałem już to przed chwilą robić. Muszę się usprawiedliwić, bo niestety już podchodziłem kilka razy do tej sesji nagrywania. Nie wiem, co się dzieje, ale strasznie mi tnie, więc zacząłem jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Tak. No na szczęście, no nie wiem czy na szczęście. Gdyby było inaczej, to bym pewnie nie zaczynał od nowa. W każdym razie, no nie dałem rady za dużo przejść, bo cięło mi się już na samym starcie. To jest mocno niepokojące. No ale wkładam to Ankh i zobaczymy zbliżenie. Tak, mamy zbliżenie na, powiedzmy, drzwi. Niech to będzie drzwiami, jakieś przejście, które niestety pozostaje w tym momencie zamknięte. No i właściwie nie mam pomysłu, gdzie teraz się udać. To jest bardzo niepokojące. Jakoś bezpiecznie zjechać na tyłek, to jest w tej chwili najważniejsze z mojego punktu widzenia. O, nie było to zbyt bezpieczne, no ale się udało. Te tekstury mylą, niestety, te tekstury skał, wiadomo, to 96 rok, nie do końca tam widać wszystko, wszystkie te przejścia na skałach, być może po prostu jakieś ominąłem, nie zauważyłem, nie wiem. No ale jest to rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, że po prostu tam na górze jest jeszcze jakaś jaskinia, do której należy wleźć, nie wiem. W każdym razie zamierzam zacząć od wejścia tutaj na górę, bo wprawdzie tu była dźwignia, ale nie wiem, po co były te takie tnące drzwi. To mi spędza sens powiek normalnie, bo jeśli są tutaj w Tomb Raiderze te tnące drzwi, to zwykle mają one jakieś znaczenie. A tutaj przecież można było spokojnie je ominąć, więc po co były? Bo można było przeskoczyć po prostu, no, z dala od tych drzwi, z jednej strony na drugą. Nie wiem. Uznałem, że warto to sprawdzić jeszcze raz, że akurat od tego miejsca można by zacząć. Takie mi się niejasne przypuszczenie nasunęło, że mogłoby tutaj coś jeszcze być wyżej, ale też nie widzę takiej możliwości. No nie wiem. Tu będzie za wysoko. Muszę najpierw przeskoczyć jednak tam. Nie tak. Tak, jeśli jestem mistrzem w jakimś elemencie Tomb Raidera, to zdecydowanie tym czymś, w czym jestem najlepszy, jest skręcanie karku larze. Po prostu jestem w tym niezwyciężony i nie do pokonania. Nikomu się nigdy nie uda tak często i tak efektownie ginąć właśnie w ten sposób. Dobra. Jestem w tym miejscu. No i co teraz? Patrzcie, można tutaj spokojnie przeskoczyć na drugą stronę, prawda? A mimo to są drzwi tnące zaraz obok.
Po co? No to chyba pozostanie tajemnicą twórców, bo no nie widzę tutaj czegokolwiek, co usprawiedliwiałoby umieszczenie tych drzwi. Znaczy usprawiedliwiałoby. Po prostu one mogą tutaj sobie stać jako taka pułapka dla głupich, naiwnych, którzy chcą przeleźć, a nie przeskoczyć tam na drugą stronę. No ale nie wiem, dla mnie to jest po prostu nieco podejrzana sprawa. Może jestem z natury podejrzliwy, ale tak to wygląda. Po prostu może za dużo Tomb Raidera, czasem nieznajomość Tomb Raidera może być zbawienna, a znajomość może tylko przeszkodzić. A niżej? Nie no, niżej tam nic, niczego nie ma sensownego. Dobra. Niedobra, no ale przyjmuję to do wiadomości i z rozpaczy rzucam się w przepaść. Jeszcze raz tam przeskoczę. No, nie ma, to znaczy, że nie ma, ale mimo wszystko tam wejdę, jeszcze rozejrzę się. Tak, to jest takie mylące, jak mówiłem, tekstury trochę tej przepaści nie widać w tym momencie. Nie jest taka wielka przepaść, ale wystarczająco duża, by sobie właśnie kark skręcić. Jeszcze przeskoczę w to miejsce, gdzie była bodaj apteczka i gdzie mnie coś latające zadziobało, nawet wybuchło, to na mnie. Nie ma tu nic. Na górze też niczego nie ma. Dobra. Nie, żeby mnie satysfakcjonowało to, co, to czego tam dokonałem. Co to, to nie. Ale po prostu trzeba się pogodzić ze smutną rzeczywistością. I iść dalej. Nie wiadomo gdzie. No dobra. Kolejne miejsce, które zamierzam jednak sprawdzić, to jest ta woda. Istnieje taka ewentualność, że tam gdzieś pod tą wodą jest dźwignia, na przykład. Nie można tego wykluczyć. Że tam gdzieś pod tą wodą jest właśnie dźwignia. I kiedy użyjemy tej dźwigni, coś się wydarzy. Aczkolwiek wiadomo, nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne. No. Ale tonący, ach, jak tu się ładnie umiejscawia to powiedzenie z wodą właśnie, tonący brzytwy się chwyta. Czasem niedobrze jest mieć nadmiar pomysłów, ale chyba lepiej mieć za dużo pomysłów i móc próbować po kolei te pomysły realizować, niż nie mieć pomysłu żadnego. No a ja na razie po prostu odwiedzam te miejsca, w których kiedyś byłem, w których kiedyś coś robiłem, w nadziei, że coś nowego się objawi moim oczom i mojej świadomości. Także jakieś natchnienie na mnie spłynie. A może po drodze do tych już poznanych wcześniej miejsc zauważę coś nowego. To też możliwe, no bo przecież wiadomo, że gdybym... Nie no, to bez sensu. Że gdybym wiedział wcześniej, nie, że gdybym wiedział, że gdzieś jeszcze mnie nie było, to bym tam po raz
w pierwszej kolejności, prawda? No to jest oczywiste. Dobra. Trafiliśmy na tę właśnie platformę. I tutaj też nic stąd ciekawego nie widać, ale można wejść jeszcze w inne miejsce. Co niniejszym. Z wielką radością, ale z jeszcze większym niepokojem uczynię. No to jest jeden z tych momentów, których się zawsze obawiam. Mianowicie, że utknę po prostu na dobre i nie będę wiedział, co zrobić ze sobą, z grą. No tak, tam wiem, że na górze jest jakieś przejście, które się powinno kiedyś otworzyć. Właśnie za dużo tutaj jest takich miejsc, by jeszcze liczyć na dźwignię. Chociaż właśnie mogłaby tu być dźwignia po to, by tam sobie utorować przejście. No. Mogłaby być, ale nie ma. O, żeby chociaż jakąś znajdźkę tutaj na dole sobie przygarnąć, ale też nie. No nic, po to mamy save, by korzystać z niego. No i jeszcze raz wskoczę na ten most, a później, jeśli niczego tutaj nie zdziałam, no to później oczywiście będę sprawdzał inne miejsca po kolei. No nie ma rady. No i proszę. No i proszę, no potęga ludzkiej ślepoty. Tutaj jest klucz. Miejsce na klucz, które wcześniej przeoczyłem. Korzę się. Jestem zażenowany, ale co z tego? Wyszło jak wyszło. Teraz już oddycham z ulgą. No i nie można było tak od razu. Tylko trzeba było kombinować jak koń pod górę, jak może jak centaur pod górę, chociaż centaur jest pół koniem, jedynie pół człowiekiem. No ewentualnie może w jakichś nieco innych proporcjach. Nie znam dokładnie proporcji. Czy więcej jest konia, czy więcej jest człowieka. No, centaur się chyba zawiesił tam. Trochę mi kolorystycznie nie pasuje do tego mitologicznego centaura, no ale taki bardzo krwisty, niczym besztyk. Ale pół człowiek, pół koń to przecież centaur, tak? Centaur. Nie, centaur. Centaur, tak. Dobra. Tak pewnie niewiele osób załapie, o co chodzi. Ale nieważne. Dobra. Mamy Ankh, drugą sztukę. No i teraz już wszystko tutaj się zaczyna pięknie układać. W jedną piękną całość. Właśnie tego elementu układanki mi brakowało. Dobrze, że tutaj polazłem jednak w miarę szybko. Po tych 10 minutach nagrywania, czy może 15, bo byłby koszmar, gdybym jeszcze tam skakał sobie wysoko po tych półkach, tak, przez jakieś pół godziny. No na szczęście olśnienie na mnie spadło. O, tak, jeszcze trać energię tutaj sobie. Pewnie, bo za dużo jej masz. Tak. Życia nigdy za mało. Dobra, skoro już mamy za sobą centarły, minotarły, to znów trzeba wleść na łeb. Trzeba wleść na łeb Sfinksowi.
Z której strony mu się tam właziło na ten łeb? Nie od tej. Chyba od drugiej właśnie. Tutaj jak wejdę, to będę miał okazję zwiedzić Sfinksa. Także odszedłem od tej piramidy Cheopsa, bo jednak ten zagadkowy Sfinks. No, Cheops nie miał takiego łba, nie? No ale Sfinks rzeczywiście kryje w sobie zagadki, chociaż ta znana zagadka Sfinksa raczej się tutaj nie pojawia, bo ona wyglądała nieco inaczej, nie trzeba było tam ciągnąć za żadne dźwignie, używać dźwigni, przełączników. No Lara! Pan kolega tutaj zupełnie nie chce ze mną współpracować. Pani koleżanka też nie. No jestem sam, zdany na łaskę takich dwóch nieużytych stworzeń. No i tędy trzeba było tutaj wleźć. Otóż to. Dobra, no i zapis przed takim wiekopomnym skokiem. Już 406 save'ów, no pewnie. Miałem nie pobić rekordu. Trochę oszczędzałem te save'y, no ale jednak trzeba przejść do historii. Jeśli nie wsławię się w tym let's failu wysokim poziomem gry, to muszę się chociaż wsławić poziomem nadzwyczaj niskim, największą ilością faili, największą ilością save'ów. No i bezdenną głupotą. O, tak brakowało mi tego określenia. Ale teraz wkładamy Ankh na swoje miejsce. Stamtąd coś wylezie, ja to wiem. Wylezie i zabije mnie. Oj. Co ja na nosie Sfinksa się usadowiłem? Zjadł mnie? No patrzcie, Sfinks mnie zjadł. No dobra, chyba już nic z tego nie będzie. Tak, trochę na skróty chciałem pójść, ale tu jest za wysoko. Stanowczo zbyt wysoko. Jak to się mówi, za wysokie progi na Lary nogi. A chociaż gdyby Lara była w innych rękach, gdyby ktoś inny nią kierował, to może. Może. Nie no, ja mam problemy. Już widzieliście w poprzedniej sesji nagrywania. Ze schodzeniem z wyższych pięter na piętra niższe. Zawsze muszę palnąć łbem w posadzkę. Dobra, teraz tak ostrożnie tyłem. Brawo. Jak tylko się tam nieco zbliżę do tego otwartego przejścia, zasejwuję. Nie ma innej możliwości. Zanim mnie coś zabije, zadźga, nie chcę drugi raz złazić ze Sfinksa. Zjazd w dół? No tak, skok w dół do wody. Oj. Myślałem, że mi się to spodoba. Ale nie tak do końca. Już się wypowiadałem na temat wody, ale powiem to jeszcze raz, nie radzę sobie pod wodą. Mam problem z poruszaniem się i z orientacją.
pod wodą. Nad wodą zresztą też, no ale to już zupełnie inna sprawa. Są znajdźki. Pięknie. I tak, trzeba będzie gdzieś wpłynąć pewnie. Ewentualnie szukać dźwigni. Podwodnej. Dobra, teraz na górę po poszerzeniu swoich zasobów. Ale zdaje się, że tutaj po tym jak zjechałem już na górę, nie ma powrotu. Droga bez powrotu. A swoją drogą taki film. Taki dość standardowy horror. Droga bez powrotu. Taka dygresja. Jeszcze pierwszą część można obejrzeć, ale kolejne już są coraz słabsze. Przynajmniej druga, bo chyba obejrzałem pierwszą i drugą, ale koniec dygresji. Szukamy czegoś w Sfinksie. I to znalezienie czegoś w Sfinksie. O! Chciałem powiedzieć, że jest mocno problematyczne, ale już widzę to coś w Sfinksie. Właściwie obok Sfinksa, czy pod Sfinksem. Jest dźwignia, tam gdzieś bezpośrednio w tej chwili pod Larą, choć dość głęboko. Aj, ale ja nie chcę, żeby się tak widok zmieniał, dobra. Tylko pytanie, czy to się pod wodą w ogóle przesunie. No ale jakżeż to? Spuścić stąd całą wodę? By trzeba było? No chyba tak. To nie są dźwignie, które działają pod wodą. A to ciekawe, bo tej wody jest tutaj bardzo dużo. Jakoś nie wyobrażam sobie, by ona gdzieś nagle wsiąkła, odpłynęła. Dobra, może tutaj na górze. Chyba by było dobrze znaleźć takie miejsce, w które można by było wpłynąć. Myślę, że to jest... O, 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 tu? Nie. Myślę, że to jest to, czego można się spodziewać, czego należy szukać. Ewentualnie tej dźwigni, która nadaje się do użycia pod wodą, no ale jak na razie nie widzę po prostu. Widzę tę jedną dźwignię. Tutaj właśnie. Ale na razie nic nie jestem w stanie z nią zrobić. Problem ze mną i z wodą jest też takiej natury, że ja generalnie... No niestety jestem taki dość powolny w działaniach w porównaniu do innych graczy. Mam tu na myśli po prostu granie w gry. I nie czuję się dobrze w takich elementach, które trzeba wykonać na czas. Dobra, tu jest miejsce. Tak, tu jest miejsce, w którym mogę się dostać na powierzchnię, wydostać na powierzchnię. Ale trzeba umieć chodzić. No tam nie ma siły, żebym się dostał, niestety.
A nie ma sensu save'ować. Bo przecież nic nie zdziałałem. Dobra. Na razie górne partie Sfinksa, podwodnej części Sfinksa. Chociaż ja nie rozumiem, ten Sfinks jest i nad wodą, i pod wodą. Nie, to nie jest Sfinks już tym razem. Nie wiem, co widzę. Na pewno nie pomagają mi te tekstury. Och, prawie bym się utopił. Wezmę jednak apteczkę. Małą, bo małą, ale jednak. Zdradź mi swoją tajemnicę, wielka figuro. Dobra, no płynę na dół. Tak, tutaj. Nie tutaj. Tutaj będzie trzeba wyjść. Dobra. Wypłynąć. Czyli jednak dźwignia jakaś. No, ale już coś wiem. Wiem, że na samym dole jest to miejsce, którym pewnie wypłyniemy. Na dół, tym razem tu nie ma niczego, chyba. Kolejne drzwi? Coraz bardziej tajemnicze wygląda i wygląda to na miejsce coraz bardziej rozległe, takie, w którym spędzimy jednak nieco więcej czasu, w którym nie wystarczy znaleźć jedną dźwignię i jej użyć. Dobra, no, nagram sobie, bo się nagadałem. Trzeba w te zagłębienia jakoś trafić, właściwie. Znaleźć jakieś miejsce w tych zagłębieniach, w którym coś można zrobić. Ciągle ta jedna pojedyncza dźwignia, no, której nie można użyć. No tam, pierwsze przejście. O! To ja się wtedy... Dobra. Ja się duszę, więc F6. Tu jest dźwignia, może po drugiej stronie jakaś druga, chociaż
Bardzo podejrzanie mi to wygląda. Ciągle mam wrażenie, że po prostu czegoś nie zauważam. No i druga sprawa, ja po prostu nie potrafię pływać pod wodą. O, jest apteczka. Tu jest apteczka. Okej. Skoro jest tu gdzieś jakaś apteczka, to może jest i coś więcej. Gdzie ta apteczka była dokładnie?